Do pożaru dwóch dostawczych samochodów i jednej osobówki doszło na parkingu przy ulicy Starojaworskiej. Pożar gasiło trzy zastępy strażaków. Kilka minut przed północą otrzymaliśmy zgłoszenie o dymie wydobywającym się z jednego z pojazdów zaparkowanego przy ulicy Starojaworskiej. Do działań zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Jaworze oraz zastęp OSP Jawor. Po dojechaniu na miejsce stwierdziliśmy, że pożarem objęty jest samochód osobowy oraz sąsiadujące z nim dwa samochody dostawcze. Pojazdy stały na placu po byłej cukrowni. Strażacy w pierwszej kolejności skupili się, by pożar nie przeniósł się na pomieszczenia biurowe. Po ugaszeniu sprawą zajęli się obecni na miejscu funkcjonariusze. Jaworska policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie. Nie jest wykluczone, że pożar powstał w wyniku podpalenia.